serdecznie na pomeczowej konferencji. Do Państwa dyspozycji trenerzy obu drużyn. Zaczniemy może od trenera Jerzego Brzęczka. Poprosimy o opinię pomeczową. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Przede wszystkim gratuluję trenerowi Baniakowi i mi za zwycięstwa. Uważam, że to było bardzo dobre spotkanie na wysokim poziomie. Bardzo szybka gra, bardzo agresywna, męska, bez brutalności. Ja dziękuję mojej drużynie chłopakom za, uważam, bardzo dobre spotkanie. Popełniliśmy w pierwszej połówce dwa błędy, które zostały wykorzystane przez Mieć. Gdybyśmy może szli tą bramkę kontaktową wcześniej, mielibyśmy szansę na to, żeby tutaj pokusić jeszcze o walkę o punkt, ale taką skuteczność, ja gratuluję jeszcze raz. Życzę powodzenia w następnych meczach. Oczywiście bardzo serdecznie gratuluję mojej drużynie za, uważam, bardzo dobre spotkanie. Duże zaangażowanie. Mam nadzieję, jestem przekonany, że w następnych meczach to, co dzisiaj stracimy, odzyskamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pan trener Mirosław Pania. Jeżeli Jurek pozwolisz, to chciałem powiedzieć o Twoim zespole, bo oczy przecierałem ze zdumienia, szczególnie w drugiej połowie, jak ten zespół godnie i honorowo walczył o kontakt, a później może i o coś więcej. Masz bardzo dobry zespół i uważam, że Raków Częstochowa, po tym co widziałem, chociaż nie znam poziomu drugiej ligi, będzie walczył zdecydowanie wyżej niż te miejsce, które mi powiedziałeś przed meczem. No teraz bardzo dobra pierwsza połowa, agresywna, z pressingami, wszystko było w tej połowie. I znowu do momentu zejścia młodzieżowca, czyli Baszliński, daje kontuzję. Jedną zmianą znowu tasuje cały zespół, który już przeżywa troszeczkę wszystko inaczej. Czyli przestawią Gawła na stopera. Wszystko się rujnuje. Ja muszę się tego nauczyć, bo ja tego nie mogę zrozumieć, że jedną zmianą młodzieżowca ja rujnuję cały zespół w 20 którejś tam minucie. Prawda jest taka, że zagraliśmy nieźle tą pierwszą połowę. Strzeliśmy dwie bramki, to po ładnych akcjach całego zespołu. Uważam, że wykonali kompletnie zadania taktyczne, którymi określiliśmy przed meczem. Natomiast druga połowa to jest kunktatorstwo. To jest niedobra rzecz dla kibica, bo ponieważ nawet jeżeli się Raków i Jurek taki zastosował wariant bardzo już ofensywny, zagrał wręcz trzema napastnikami i w tym momencie się poodkrywało wszystko, korytarze, Zakrzewski na 3-0, Garu, który się popisuje jakimiś panenkami, on będzie miał ze mną bardzo ciężką rozmowę po tym meczu, Garu. Panenkami nie trafia do właściwie światła bramki i byłoby prawdopodobnie po zawodach, kiedyby Zakrzewski i Garu strzelili te bramki. Później determinacja i wola walki, gratuluję Jurek zaciętości, gdzie chyba w moim zespole też nie zabrakło, bo były umiejętności, ale nie mogą się ośmieszać w drugiej połowie w ten sposób, żeby tracić bramkę w 10. Ja przed chwilą ich wziąłem, 46. minuta w Głogowie, 91. minuta u siebie. To jest coś niesamowitego i to jest po prostu brak koncentracji do końca. Nabiegali się 90 minut po to, żeby kibiców zdenerwować i jeszcze mi jakiś tam niedosyt zrobić. Także nie, cieszę się ze zwycięstwa ogromnie, bo pierwsza połowa super gra, drugiej kapitalna sprawa zadziorności, biegania, wymian piłki Rakowa Częstochowa. Gratuluję Ci, Jurek, zespołu. Czy są pytania? Mam pytanie do trenera Baniaka. Panie trenerze, jeszcze przed tym meczem mówił Pan, od 2-0 będzie się zaczynała gra Miedzi, że można podwyższyć ten wynik 3-4, być może więcej. Tu niestety nie było tak. Wina zawodników właśnie tej koncentracji? Nie, wina moja, jeżeli Pan zrozumiał, że Miedź Legnica będzie wygrywała 2-0 i się wyniki to będą rozpoczynać. Ja nie przypominam sobie, że jako to znaczy, ma, nie tyle wyniki, nagrany. Tylko że będzie łatwiej dobić przeciwnika, który się... To oczywiście, 2-0, tu ma Pan zdecydowaną rację. I tutaj się zgadzam z Pańską opinią kompletnie. I wie Pan co, i wtedy, kiedy po 2-0 się drużyny będą tu otwierały, przede wszystkim z protokołu, z nazwiska, a nie jeszcze z drużyną, no to faktycznie była sytuacja, że mogliśmy, kiedy Jurek zagrał ofensywnie, strzelić te bramki następne i byłoby te 3 czy 4, ale to jest w piłce. No, zrobiło się 2-1 i zrobiło się gorąco. Pierwsza bramka kontaktowa gdzieś w 60, 70 minucie, no to byłaby tu wymiana ciosów ogromna i wynik był naprawdę różny, bo ja chwalę drużynę Rakowa, naprawdę za fajną determinację o wynik, o honor, o szacunek do barw klubowych. I kibice mimo porażki prawdopodobnie będą zadowoleni z ich postawy. Ma Pan rację, nie może być tak, że wygrywa się 2-0 i kiedy ma się korytarze otwierać, to się trzyma następne bramki. Tu się zgadzam z Państwem. Panie trenerze, jeszcze w kontekście meczu Głogowie mówił Pan wtedy, że nie jest Pan zadowolony do końca z tej waleczności piłkarzy, że nie wszyscy chcieli wygrać. Dzisiaj pod tym względem jest Pan zadowolony? Tak, to Raków to postawił tu warunki waleczności niesamowite i to jest coś, co się tutaj nikt nogi nie odstawił. Grzegorzewski, proszę spojrzeć na Grzegorzewskiego, jeden z lepiej walczących ludzi dzisiaj na boisku. Hempel, zmiana pozycji na lewą obronę, kapitalne rajdy,
głowa, złapał go skurcz, on nie chciał zmiany, chciał grać do końca. Woźniczka, bardzo dobre spotkanie. No i żeby Zakrzewski, jakby powiedział, uderzył na 3-0, bym tego napastnika wyróżnił, bo faktycznie dawno Zakrzewskiego, a prowadzę go już w którymś klubie, nie widziałem tak walczącego w drugiej lidze. To prawda. Jeśli nie ma więcej pytań, to jeszcze mam jedno, przepraszam, ta wyborcza Częstochowa. Pana Baniaka, czy wynik jest sprawiedliwy? Proste pytanie. Tak, zdecydowanie mogliśmy wygrać to spotkanie w drugiej połowie jeszcze wyżej, a sama gra, kiedy żeśmy się wycofali, to nie świadczy o tym, że my tych sytuacji mieliśmy czytelnie większych w tej drugiej połowie, wbrew pozorom. Czyli powiedziałem o sytuacjach, no, bezsprzecznie Garucha i Zakrzewskiego, to były sytuacje czytelne. Zdecydowanie po drugiej połowie remisowo, ale no, takie jest życie, że 2-0 do przerwy my wygrywaliśmy nie raz. Takie samo pytanie na ciekawsze wyniki z kolei. To znaczy, że wynik jest, zawsze można po meczu dyskutować, tutaj trener zwrócił uwagę na dwie sytuacje, które na pewno mogłyby zakończyć się wtedy bramkami i może byśmy tutaj wyjechali z większym bagażem, ale taka jest piłka nożna. Ja jeszcze raz powtórzę, że w pierwszej połówce, w ostatniej minucie, gdybyśmy wykorzystali, strzeli bramkę na 2-1 lub gdybyśmy wcześniej strzeli bramkę kontaktową, no to wydaje mi się, że tu byłoby wszystko możliwe, ale w piłce nożnej nie można żyć przeszłością i tymi niewykorzystanymi sytuacjami, liczy się to, co wpada do siatki. My strzeliliśmy się jedną bramkę mniej, przegraliśmy to spotkanie. Jeszcze raz podkreślę, jestem bardzo dumny i szczęśliwy z tego, co dzisiaj moja drużyna pokazała. To była druga kolejka, skraliśmy na terenie rywala, który jest kandydatem numer 1 do awansu do pierwszej ligi. Na pewno nie będzie to proste, bo jest tutaj wielu zawodników, którzy mają przeszłość ekstraklasy, ale muszą się przyzwyczaić do realiów gry na poziomie drugiej ligi. A my wracamy do Częstochowy, odpoczywamy i od poniedziałku przygotowujemy się do następnego spotkania. Jeśli nie ma więcej pytań, to trenerom dziękuję.